Cześć kochani, tu Ania z kanału Kreatywna TV. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo tęsknię za wiosną. Naprawdę już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie przestanie padać i będziemy mieć piękne, słoneczne dni. Chcąc choć odrobinę przywołać wiosnę, staram się coraz częściej wykorzystywać w moich pracach piękne, nasycone kolory. Dlatego dziś przygotowałam dla was bardzo fajny tutorial na piękne, kolorowe, cieniowane tło do kartek. Do przygotowania naszego projektu będziemy potrzebować arkusz do akwareli, tusze wodne, ja użyłam Distressów, trochę wody i szeroki pędzelek. Zaczynamy od delikatnego namoczenia kartki wodą, tak żeby tusz ładniej nam się rozchodził. Tym razem wybrałam odcienie koloru niebieskiego i niebieskiego wpadającego w zieleń. Zaczynam od najjaśniejszego koloru i później stopniowo dodaję coraz ciemniejsze. Tutaj w tym oświetleniu troszkę słabo widać, jak tak naprawdę wyglądają kolory, ale później zobaczycie, że kartka jest naprawdę pięknie nasycona i efekt jest niesamowity. I tak wygląda nasze skończone tło. Uwielbiam tusze wodne. Dzięki nim można stworzyć naprawdę mnóstwo genialnych rzeczy i na pewno jeszcze nie raz spotkamy się w tego typu tutorialu. To wszystko na dziś. Jeśli spodobał wam się ten filmik, to nie zapomnijcie o kciuka w górę. A jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał.